Sprawa sprzedaży bloków w tej kwestii sądowej dobiega powoli do końca. Mówił pan tutaj o odpowiedzialności. Właśnie, kto jest odpowiedzialny, jeżeli to rozstrzygnięcie będzie faktycznie po myśli mieszkańców? Jeżeli rozstrzygnięcie będzie po myśli mieszkańców, no to są dwie osoby odpowiedzialne. Szef TBS-u, który tak naprawdę podejrzewam prezydentowi ten pomysł dostarczył, i prezydent, który się pod tym pomysłem podpisał. Mówiłem już też i tu na tej konferencji prasowej, że odpowiedzialność nie może być tylko w jedną stronę. My jako wyborcy upominamy się o to, żeby odpowiedzialność była w dwie strony. Jeżeli my popełniamy błędy, tak jak mówiłem, jesteśmy karani mandatami albo karami administracyjnymi, albo jeszcze innymi jakimiś sytuacjami, gdzie musimy się ze swojego postępowania wytłumaczyć, i to powinno działać w drugą stronę. Odpowiedzialność to będzie służbowa, karna, cywilna? Nie, no myślę, że powinna być służbowa. No prezydent, skoro chce wyjść z twarzą wobec mieszkańców Grudziądza, powinien wyciągnąć konsekwencje wobec ludzi, którzy wpuścili go w maliny. Przepraszam, że tak powiem akurat, myślę, że tak powinno być. No, nie może tak być, żeby podwładni wprowadzali swojego przełożonego w błąd, jak twierdzi pan prezydent, że on o sytuacji takiej nie wiedział, że to będzie sprzedaż razem z mieszkańcami czy coś takiego. Jestem przekonany, że dobrze o tym wiedział, no a jeżeli ktoś... To chyba były już później w tej drodze sądowej chyba jakieś ekspertyzy, się powoływano na chyba jakieś niezależne, różne tutaj prawne. No ja nie wiem, czy były ekspertyzy. Prawda jest jedna, że od początku i mieszkańcy, i ja się na to nie zgadzałem, i dzisiaj jest taka sytuacja, że cieszymy się z tego, że sąd jakby w swoich postanowieniach to uznał za, że racja jest po naszej stronie, i to daje nam największą satysfakcję. No jeszcze dokładnie tego wyroku ostatecznego nie znamy, no a tutaj jakaś taka furtka powstaje, ale bo ta walka może się okazać jeszcze dłuższa, bo jeżeli sąd, powiedzmy, orzeknie znowu po niemyśli miasta, miasto jeszcze wciąż ma tą procedurę, może jeszcze się do składu tutaj szerszego, żeby wykładnie, no i to będzie znowu kolejny rok, kolejne dwa lata. Jak pan sądzi, mieszkańcy, jak to dla mieszkańców może wpłynąć, że ta decyzja będzie się przeciągać w czasie? Wie pan, dla mnie to jest nieszanowanie tych, których postąpiłem nie tak, jak uważamy, że to jest złe postępowanie z mieszkańcami Grudziądza, bo jeżeli trzeba się, tak jak powiem, sądzić z władzą o to, żeby władza była dla swoich, dla nas spolegliwa i żeby była razem z nami w dobrych i złych sytuacjach, a tu akurat jest zła sytuacja, bardziej je potrzebujemy w złych sytuacjach, kiedy faktycznie powinniśmy mieć do kogo iść, poprosić o pomoc, zwrócić się o tą pomoc, żeby nie pieniędzmi, nie jakimiś tutaj majątkami, ale żeby nas wsparł opinią prawną, żeby nas wsparł sytuacjami, gdzie podbuduje naszego ducha, żebyśmy mogli czemuś się przeciwstawić. Ale jeżeli nie możemy na takich ludzi, na taką władzę liczyć, no to trzeba po prostu wybrać nową i nie ma dzisiaj innej rady. No, taka jest prawda. Okrutna może, ale i prawda. A jak jeszcze pan skomentuje tą taką twardość, takie no, zdecydowanie i ciągłe takie obstawianie od strony miasta, od strony TBS-ów na swoim, mimo tych wszystkich wyroków, które mogły do takiej pewnej refleksji tutaj i przyznania się na przykład do błędu pociągnąć, bo w pewnym momencie można czasami powiedzieć stop. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. I ja jestem wszystkie błędy gotów usprawiedliwiać, jeżeli do tych błędów ktoś potrafi się przyznać. Ale jeżeli ktoś nie potrafi się przyznać do swojego błędu, a jeszcze ciąga, a jeszcze sprawia mi kłopoty, jeżeli chodzi o moje życie, o mój spokój wewnętrzny, o to, co do tej pory się działo, burzy jakby to, co ja do tej pory budowałem, to ja jestem zawsze po stronie tych, którzy się temu sprzeciwiają, bo ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że jeszcze raz powtarzam, wybieramy władzę nie po to, żeby nami rządziła, tylko po to, żeby w trudnych i złych sytuacjach stanęła na wysokości zadania i wspólnie z nami próbowała naprawić to, co się wielu i poprzednim władzom nie udawało. A my dzisiaj doszliśmy do tego, że wybraliśmy władzę, która jest najmądrzejsza na świecie i w całej Polsce. Pokazuje się nam to, co się buduje, a nie mówi się o tym, jak cierpią mieszkańcy Grudziądza, nie mogą znaleźć pracy, zabiera im się mieszkania, burzy się dorobek całego życia, nie myśli się, co dzieje się na osiedlach. No, jest wiele takich sytuacji, które moglibyśmy tutaj wymieniać. Myślę, że nie ma na to czasu.
Dzisiaj jestem przekonany, że Grudziądzanie oczekują zmian i myślą, że już więcej nikt nie będzie ich poniewierał, że tak powiem.